Siemaneczko, z tej strony Tolek i witam was bardzo serdecznie po naprawdę bardzo długiej przerwie na moim kanale. Jak zauważyliście, dzisiaj będziemy testować gry w ramach miesięcznej subskrypcji PS Plus, a będzie to Predator. Predator, który powiem wam, no chodził za mną przez bardzo długi czas. No i nie ukrywam, że przyglądałem mu się już nawet w dzień premiery, ale mówię, a poczekam, nie będę kupował. No i jakoś po roku czasu mamy tutaj za darmo od PlayStation, od Sony mamy za darmo do pobrania na miesiąc wrzesień, więc jest ogólnie spoko. Bardzo mnie to cieszy, bo chciałem przetestować tą grę. No oczywiście, jak wiadomo, tutaj mamy po prawej stronie jakieś wyzwania, jak to w takich grach online. No i jedyny minus jaki jest, no to że giera będzie chodziła w 30 FPS-ach, nie w 60. Oczywiście my będziemy ogrywać ją na PS5. No i co jeszcze tutaj? Mamy szybką grę, mecz prywatny, samouczek, dostosowanie. Zobaczmy co jest w dostosowaniu. Broń podstawowa, możemy sobie coś wybrać. Nie możemy sobie nic wybrać, ale możemy coś z ciałem zrobić, tak? Ciało. Wzór skóry. Aha, nie możemy też nic, dobra. Jeszcze coś zobaczmy? Nie. Nie, tylko ciało, styl pancerza, ciało, no, ciało, wzór skórki. Nie. Moment. Aha, dobra, nie, musimy mieć kasę, niestety kasy nie mamy. No i co, chyba zaczniemy od samouczka. Im bardziej będziesz poruszać się po schwytaniu w sieć, tym trudniej będzie ci się z niej uwolnić. No zobaczymy ten samouczek, bo wiadomo, trzeba zacząć od czegoś, ja nie wiem jak się tutaj gra, niestety. Okej, okay, Predatorem sobie zagramy chyba na sam początek. No źle to nie wygląda. Dobra. No fajnie to wygląda ogólnie. Aha. L3 to sprint, dobra. X skaczemy. Aha, kółko przykucni, dobra. Aha, dobra. To jest jakaś taka dżungla czy coś. Dobra. Okej. Mamy pierwszy cel do rozwalenia na samouczku. Okej, włączenie wymocy tryb przyczyn. Okej, odizolowany sygnatur. Okej, dobra. I możemy go zlikwidować. Skanuj izolacyjny. Okej, dobra. Okej, możemy oczywiście po cichu go zlikwidować. Okej. Zadźgaliśmy dziada. I teraz zobaczmy, aha. Naskok to jest R1. A. Dobra, nie, daliśmy tutaj ciała. I o co z tym naskokiem chodzi? Aha, dobra. Czyli to sobie możemy tak, takie coś robić. A. I co to jest teraz? Aha. Tutaj sobie możemy po prostu tak wejść. Naskok zejść. Okej. Jeszcze tego trochę nie ogarniam. Dobra. Aha. I tutaj, i czekajcie, no właśnie. I tutaj naskok, dobra. A fajnie to nawet, fajnie to wygląda, no. Okej. No spoko. Taki Tarzan trochę. Aha, możemy... O kurde, już do nas łupią.
Możemy sobie tutaj wybierać bronię. Dobra. Spróbuję to otwarcie koła broni. Okej, okay, no i co? Dobra, po wybraniu broni. Dobra, no. Po wybraniu broni możemy coś zrobić tutaj. Dobra, ale po wybraniu broni lub sprzętu możesz aktywować poszczególne. Okej. Okay. No ale dobra. O Jezu. To jest L2, a nie R2. Jezus Maria, ale mnie tłuką. No, fajnie, fajnie. Tylko, że cholernie kaleczy to. Zabiłem go? Nie, chyba nie. Teraz? Jezus, jak trochę ciężko go trafić. Nie. Okej. Okay. Ciebie tutaj rozwalimy. Dobra. Ten po nogach dostanie. Teraz dostało mi się. Co tutaj jeszcze mamy? Okej. Okay. Muszę się tak przypatrzeć trochę, bo... ten nas nie widzi, headshot będzie. Ooo! Dobra. I kolejny tutaj dostanie po nogach. No trochę to skaleczyliśmy, ale nieźle. Możemy iść dalej. No to bieganie po drzewach zajebiste, co trzeba przyznać. Nie liczę z tego, że trochę kaleczymy to. Ale to jest kwestia wprawy, gram w to dosłownie pierwszy raz. Okej, okay. I co tutaj będziemy mieć teraz? O Jezus Maria, ale piksela zabała przez chwilę. Faktycznie trochę podczerwienie wartościowe cele zostaną automatycznie przysklonowane. Aha, dobra. A możemy jakoś włączyć tego? O właśnie, to chciałem włączyć. Fucken. Nie tak to miało wyglądać, ale zwaliłem. Nie to! O, właśnie to. On nas jeszcze nie widzi. A nie wiem co on tam odstawił. Ale... dobra, ten już nie żyje. Co to jeszcze będzie? Przy okazji sobie w paczkę strzelimy. No tutaj oczywiście jest kolejny, mało energii. No bo on nas widzi. Moment, a właśnie. Jezus Maria, a właśnie, co się tak robi? Ok, dobra. A, bo co jest kolejne? Nie tu. Może tutaj wyskoczymy. Tylko słychać te człapania ich. On nas nie widzi. Dobra. Traf go, traf go, traf go. Dobra.
I tutaj jeden w środku został. Przy okazji włączymy sobie to. Okej. Nie było źle w sumie. Po powalaniu lub zlikwidowaniu cennego celu nad jego posesją pojawia się symbol wskazujący, że możesz pozyskać trofeum. Dobra. To... O! Od razu pierwsza trofka. Zawsze chciałem zobaczyć tą animację, jaką zdobywa tą trofkę. Dziękujemy za rozegranie samouczkę. Przejdź do mandatki, by lepiej poznać główne cechy rozgrywki predatora i drużyny. No, nie było źle. Trochę pokaleczyliśmy. Tutaj oczywiście punkty pierwsze, bla bla bla. Okej, możemy opuścić. Czy chcesz wyjść? Okej, chcę wejść. Z tego co słyszałem, ogólnie wyszukiwanie, bo sobie zagramy szybką grę. Polowanie, starcie. Polowanie. Zagraj jako jeden z czterech członków drużyny, która próbuje wykonać misję, albo wciel się w polującego na nich predatora. Ułóż misję, ucieknij śmigłowcem albo zapolij na zwierzynę, by zdobywać trofea 4-1. Zmierz się z inną drużyną, która próbuje przejąć obszar działań. Kiedy już udowodni swoją wartość, zyskuj kontrolę nad sojuszniczymi predatorami. Zagramy sobie polowanie, nie? No i z tego co słyszałem, długo trwa niestety to wyszukiwanie. Miały być jakieś tam aktualizacje z tego co dzisiaj mówili, czytałem i tak dalej. No ale jak wyszło im to, to nie mam pojęcia. Jak oglądałem, to Szymon z PlayStation Polska, no niestety długo czekał. Zobaczymy ile my poczekamy. Dlatego teraz się zamykam i najwyżej odezwę się, jak się pojawi wszystko. A few moments later. No i akurat powiem wam, że to długo nie trwało. To długo nie trwało, szybko nawet się załadowało, no ale zobaczymy, ile potrwa dalsze ładowanie. Mam nadzieję, że szybko. Myślę, że jeżeli będziemy grali jakimś szturmowcem z drużyny, no to o. Od razu sobie wyciszymy gościa. Co słyszę, to niestety tutaj gadają. Wycisz. Kogo jeszcze możemy? Wycisz. Dobra, trzech wyciszyłem. Szkoda, że nie można jakoś automatycznie jakimś jednym guzikiem wyciszać wszystkich, nie? Byłoby o wiele łatwiej. Okej, oczekiwanie na graczy. Bot Delta. Dobra. Dwóch botów będzie. We haven't quite pinned down where they're at, so your orders are to find the base and destroy it before they release anything that can compromise us or our allies. Jo, dwóch botów będzie. Dwóch botów. I tutaj jakiś dwóch gości. No zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Okej, nasza drużyna już leci. Powodzenia, dzięki. Myślę, że jakby obsługiwała ta gra 60 klatek i triggery, to by była naprawdę zajebiście. Ej, czemu my wszyscy wyglądamy tak samo? Dobra, nie wiem gdzie iść, kompletnie nie wiem, dlatego idę za naszym gościem. Mam nadzieję, że on jest ogarnięty i że wie gdzie iść. Mam taką nadzieję przynajmniej, że on wie gdzie iść, bo inaczej mamy przerąbana. Tak, to jest... Da, on nie jest botem. Dobra. Pierwszy rozwalony. Ty, gdzie jest mój gościu? A, za mną. Dobra, idziemy. Co za dźwięk był dziwny.
Dobra, mam tylko na... Raczej nie będziemy. Tylko zastanawia mnie, kurde, jak my sobie poradzimy z predatorem. Okej, dobra. Coś ci się udało, gościu. Raczej na plantację kawy. W ogóle czemu plantację kawy? Mogli wziąć coś tutaj, wymyśleć innego. No dobra. O, dobra. Gościu, udało ci się. Przeszukajcie ten obszar w poszukiwaniu wskazówek na temat położenia placówki. Jednostka opancerzona. Była opancerzona. Dobra, ty jesteś z nami. Opancerzony żołnierz. Super. No ładnie to zrobił. Nie strzelaj do mnie. A, w sumie uratował mi dupa. Idziemy dalej. Tak jakbym plecy miał. Osłaniać mnie! I co tutaj mamy? Okej, okay. Jakieś programy. Programujemy, dobra. Do wzięcia! Coś jeszcze tu jest? Coś tu jeszcze jest? Z tej strony, o. W sumie to, my tutaj w dwójkę ogarniamy najbardziej. A myślałem, że możemy układem pojeździć. Dobra, idziemy dalej. Coś mi mrygło tutaj. Jakiś laser. I to mi, kurczę, śmierci coś, bo jak, mówię, jakiś laser mi tutaj mrugnął. To powinno wystarczyć. Rozpocznijcie wysyłkę. Dobra. Aktualnie predatora nie słychać, więc tak jest spokojnie w miarę. Odbieram transmisję. Czekajcie, Voodoo 1. Kurwa! Czemu oni stoją na takie... Oni stali jak takie klocki, po prostu do wybicia, nie? Skąd łupiasz? Widzę wroga! Amunicja czeka! Gdzie? Kontakt dostarczony! Based on your intel, it looks like Stargazers using one of the local buildings as cover. Aha, mamy dosyć... Mamy do tego, do Bravo posterunku dotrzeć. Dobra, goście, idziemy. Te bot Echo i ten drugi tam, ja wiem, jak ty tam masz. Dobra, idziemy. Jedno strofek zabić dziki. Jakoś tak dziwnie mi to brzmiało. Dobra, idziemy, ludzie. Dobra, ja idę za nim, bo on wydaje się jaki bardziej ogarnięty. O kurwa. Słyszałem go.
Spierdzielamy gościa. Jeden z naszych padł! Kontynuować misję! Dobra, pieprzyć tego bota, uciekamy stąd! Zlikwidujcie te kamery! Nie chcemy być rozpoznani! Co, ja sam zostałem? Nie. Gdzie ty masz kamera? Ja pierdzielę, ale się wrąbałem. Dobra, ale ja słyszę preda... To już chyba wszyscy. Trzymajmy się planu, ludzie. Koniec potknięć. Dobra, ale ja czuję... Czuję, czy gdzieś tutaj jest predator i do mnie łupie. I to mnie, kurczę, stresuje strasznie. Znajdźcie terminal komputera głównego. Idę za tobą, gościu, tylko błagam. Mogę zapewnić wam posiłki, Budu. Udajcie się do tego miejsca. O, dobra. Nie chcemy, żeby byli w stanie coś odzyskać, więc sformatujcie cały system. No dobra. I gdzie ten predator, Holender? Techniczny mówi, że musimy wyłączać podłączone systemy w określonej kolejności. Inaczej nie będziemy mogli sformatować bazy danych. Aha. Czyli ten jest chyba pierwszy. Później jest ten. Ten. O! Trzymajcie się blisko i nie pozwólcie nikomu przerwać procesu. Musimy usunąć bazę danych w całości. No chodźcie tu. Trzeba go rozwalić. Oh fucking. Rozwalić go trzeba. Ufakem w promieniu urażenia, on zaraz wybuchnie. Aha, mam brak sygnału. Trzymajcie się tam, Budu. Wszyscy zginęliśmy. Czyli chyba zabicie predatora to było... To chyba było bardzo złe posunięcie. Jo, to było chyba najgorsze posunięcie, jakie mogliśmy zrobić. Mhm. No tak. A tak nam dobrze szło w sumie, tylko ekipa trochę taka nieogarnięta. No awans, super. Okej, poziom drugi. No w sumie byliśmy najlepsi. No. Nie, no w sumie nie. Tamten był pierwszy, takim. Dobra, no zagraliśmy tą drużyną Alfa, mamy 25 minut prawie nagrania. Dobra, zagramy sobie chyba jeszcze raz po te polowania. A może i nie, może i zakończymy na tym akurat dostosowanie. Możemy sobie już coś dostosować, pewnie w drużynie. Tak. Możemy sobie wygląd chyba zmienić.
Nie, no nie będziemy grali kobietem akurat. Aha, to nie, to od setnego levelu. Ale zobaczmy karabin szturmowy. Mamy na drugim poziomie. I możemy chyba... Nie, nie możemy. Dobra. Nie. Myślę, że w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo mamy już 25 minut. Kurczę, powiem wam, że z jednej strony bym sobie jeszcze zagrał, ale z drugiej, kurczę, nie chcę przedłużać tych odcinków. A to jednak to trochę trwa. Dobra, nie. Ten odcinek już kończymy. Jeżeli będziecie chcieli, to najwyżej zagram kolejny, jeżeli wam się spodobała ta seria. Bo to będzie takie testowanie gier. Oczywiście tego Overcooka też sobie zagramy. I co tam jeszcze dodali? Overcook, Predatora i Hitmana. Hitmana akurat mam dwójkę, ale muszę skończyć najpierw jedynkę. Dlatego dobra. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zapraszam do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji. Będę testował tą grę jeszcze i na pewno nagram jakieś odcinki z takich deathmatchy. W sensie ogólnie z takich meczy online. Na pewno zagramy w następnym Predatorem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. No i dobra, no i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia. Siema!